Cześć wszystkim, witam was w flaszówce kolejnej. A kolejną flaszówką są bluesy. Tak. Wcześniej graliśmy w Blues Tower Defense, ale to była któraś już z kolei tak naprawdę gra od twórców właśnie tych pierwotnych, oryginalnych bluesów. Czy trzecia, czy druga, to w sumie nie wiem, ale na pewno nie pierwsza, bo pierwsza jak widać tutaj powstała w 2007, a Blues Tower Defense chyba później? Tak mi się wydaje, no bo bluesy to była taka no oryginalna oryginalka, nie? Tutaj jak widać jest też część druga tej gry. Być może jakby jak starczy czasu to ją zagram jeszcze, ale priorytetowo na razie zobaczmy jak sobie poradzę w tej pierwszej części. A bluesy oryginalne polegają na tym, że jest to gra logiczna z bardzo wieloma poziomami, która polega na tym, że jest sobie się taką małpeczką i trzeba strzelać właśnie w balony takimi strzałeczkami. I przeszedłem ten poziom, ponieważ widzę, że wystarczyło, żebym zniszczył tylko 32 balony. Przez chwilę się bałem, że trzeba będzie niszczyć wszystkie, ale jak widać nie trzeba. A dobra, sprawdzę jeszcze new game. A dobra, czyli nie ma tu zaznaczone, jakbym miał zniszczyć wszystkie. Ciekawe, czy coś by się dostało za to, jakby się zniszczyło wszystkie. Nie wiem. Ale nie przejmuję się tym. Najważniejsze chyba, żeby po prostu przejść tych poziomów jak najwięcej. I powiem wam, że te bluesy kojarzą mi się może niezbyt potrzebnie, ponieważ ta gra, o której ja myślę w tej chwili, wyszła znacznie, znacznie później od tych bluesów. Ale kojarzy mi się bardzo z taką mini grą z gry Rogue Legacy. No w tej grze właśnie można było rozgrywać kilka rodzajów takich minigier i jedną z nich właśnie było zniszczenie jak największej ilości jakichś beczek chyba, czy skrzynek toporkiem, czy czymś w tym rodzaju. No i to było całkiem podobne do bluesów. Uda mi się zrobić piątkę teraz, nie jestem pewny. No jednak nie. Pierwszy raz, kiedy nie przeszedłem mapki. Nawet o to chodziło. Ale ładne, skosiłem tutaj te balony na dole. Nie jestem pewien, czy uda mi się przejść całą tą grę w całości, ponieważ ostatni raz w nią grałem w sumie stosunkowo nie tak dawno, jakby mogło się wydawać. Zazwyczaj flaszówki były takie, że się grało tak w dzieciństwie bardziej, a ja w te bluesy bardziej maniaczyłem, jak miałem może z 15 lat? Nie, dobra, może trochę mniej. 14 powiedzmy. I to grałem już u tam kuzynki w ogóle na komputerze, więc śmiesznie. No tylko, że właśnie wydaje mi się, że wszystkich poziomów mi się nie udało przejść. Albo mi się udało, ale po bardzo długim czasie. I mam nadzieję, że przy tak długim czasie nie zajmie przejście na wizji tego. No i sobie tak właśnie wyglądała ta pierwsza. Te pierwsze z tych gier. Śmiesznie, nie? Dosyć. Bardzo proste zasady. Na pewno prostsze do przejścia od oryginalnych bluesów. Kurczę, czy ja nie mogę się zdecydować, w którą kolumnę ja chcę wystrzelać te strzałki? Cały czas tylko strzelam w te same. Muszę sobie wymierzyć, gdzie ten kursor... O, najdalej strzela. Cyk. Pięknie. Chyba trochę za bardzo skręciłem. Ostatnia strzałka... Szansy nie udało się. Ajajaj. Pierwszy cięższy poziom.
Już nie taki prosty, chyba w ta, no. Pierwszy to jest poziom, kiedy mamy przeszkodę na swojej drodze wredną. O, i teraz nie udało mi się w ogóle dostrzelać. A może jeszcze się uda? Kurde, tak mało zabrakło. 4 balaników zaledwie. Chciałem wystrzelać najpierw... O, super, jedna kolumna. I teraz druga. Jeszcze trochę dalej. W prawą stronę. Pięknie. No to te dwie ostatnie mnie mało obchodzą, tak szczerze. Ważne, że osiągnęliśmy swój cel główny. I to mamy pierwszą śmieszną rzecz. Mamy specjal, który zmarnowałem. Widzę, że nie muszę się przejmować tym, że tam... żeby wybrać ten specjal czy coś, tylko od razu się aktywuje. Widać, jak gra dba o gracza. Fajne, fajne takie poziomy. Nie trzeba się starać tutaj w ogóle. No jeszcze parę tylko. Jak to try again? Wydawało mi się, że miałem jeszcze parę tych balników. No i koniec. No styk, kurczę. Jednak muszę się postarać, żeby chyba nie było tak na styk wszystko. O, elegancko. Prawie 100. Te poziomy z odbijakami to będą naprawdę bardzo zabawne. Ale jak widać, w niektórych wystarczy raz tylko trafić i już bez problemu wszystko. A tutaj nie trafiłem prawie. No dawaj. O, świetnie. I już mam target osiągnięty. Prawie wszystkie balony zniszczone. Ciekawe, 90%. Jeden balon to było całe 10%. Trochę mi tu coś nie pasi chyba. No ale dobra. A tutaj jest z kolei taki śmieszny poziom. Który chyba polega na tym, że trzeba wycelować prosto w tą igiełkę po prawej stronie. Muszę przycelować, o, bardziej gdzieś tutaj. W końcu trafię, na pewno. Jestem pewny. O, no i świetnie. Ale jeszcze to nie koniec. O, chociaż można uznać, że już koniec. Bo dużo więcej tutaj balonów nie zostało do zniszczenia. Dobra, już. Koniec. Następny. Jakby udało mi się przejść wszystkie poziomy tak od razu, w mniej niż... No... Niech będzie, że dam sobie może tą godzinkę. Przy takiej grze może warto nawet. Zwłaszcza, że dobra. To bym się zdziwił. Właśnie ze względu na to, że... Nie byłem pewny, czy... Dam sobie radę. No, w końcu tam gdzieś trafiłem. Wydawało mi się, że to jakiś specjal... Co się stało? Ej! Ale głupia strzałeczka się zapisiła. Ta też musiała się zatrzymać. O, rany. Teraz to dopiero strzeliłem ładnie. Maze, labirynt. No, taki niby łatwy labirynt, a z drugiej strony trudny. No, zależy, co się robi. Kurczę, czy ta strzałka mogłaby tam polecieć jak za pierwszym razem? Czemu ja w ogóle za pierwszym razem nie zrobiłem tego poziomu? To ja nie wiem. Ile mi tych balonów zabrakło, to naprawdę zastanawiająca kwestia. Ojej. Już rozumiem. A te special power to nic nie daje. Jakie to jest? 41. Fajnie. 48 balonów. Kurczę, to jak ja tam muszę strzelić, żeby to się tak idealnie poodbijało? No to już mam odpowiedź chyba. A to mnie teraz zdziwiło. To co, lecimy po 100% w najgorszym poziomie? Ale kozak. He. Nie mogłem przejść tak wiele razy, a teraz to zrobię na 100%. Świetnie. Najlepsze to po prostu.
Dobra, to teraz sobie strzelę tak sprytnie. Ooo! Mam tylko jedną szansę. Ciekawe. Mam jakiś bumerang śmieszny jako moc. Chyba lepiej będzie tutaj najpierw na dół strzelić. I to wleci w prawą stronę. Świetnie. Tylko za mały rozmach wziąłem. No dobra. Może teraz będzie dobrze? Jest, 72 broniki. Ciekawe, czy są sposoby, żeby w każdej z tych misji zrobić 100%. Jakby tak było, to by było naprawdę ciekawie. Powinienem jednak trochę wyżej strzelić. No cóż. Sam róg? Prawie. Śmiesznie to wymierzyli. Chyba specjalnie, żeby tak ten bumerang osiągnął jak najwięcej z tych miejsc. Easy poziom. Kolejny, taki na rozgrzewkę pewnie przed burzą. W sumie nie. Wystarczy dobrze wcelować. Nawet fajnie jest. Fajna wymyślona nazwa. Chain reaction, czyli reakcja łańcuchowa. Nie trudno się domyślić. Ale lecimy przez te poziomy jak przez burzę. No teraz to odwaliłem naprawdę. Idealnie. Ale nawet nie uderzyłem w tego ostatniego balona dziwnego, śmiesznego. Strzałki! Za wolno. Ciekawe, czy twórca tej gry miał w ogóle prawa, żeby coś takiego zrobić. No, ale może nie warto się zastanawiać nad tym. Boję się, że nie powinienem trafiać w te zimowe balony. Ale nawet nie muszę sprawdzać, co to zrobi. Zakładam, żeby zatrzymało ma nawet mojego bumeranga, tak o. Mam wrażenie, jakby nie powinien w to trafiać. A i tak to robię cały czas. Strzałka powinna się odbić od tych. O, świetnie. Od tej ściany i trafić w te strzałki na dole. Tylko jak widać, to jest chyba trochę trudne. O, wydaje mi się, że tak, że lepiej będzie tak wcelować od góry chyba na to. Dźwięk jakby normalnie coś jabłko jakieś przegryzało, porąbane. O, świetnie, o to chodziło. Co? Nie udało się. Dobra, czyli chyba trzeba jednak nie strzelić w żaden z tych. Super. Czemu takie dźwięki, jakby ktoś jabłko przygryzał? Nie czaję. Monstra. Ciekawa nazwa poziomu. O kurde, triple strzał. Jak ja mam to wykorzystać? Jak najbardziej. Coś tam chyba wyszło. I ostatni strzał, prawda? Chociaż już zrobiłem to. To jest śmiesznie całkiem. Proste. O, to jest fajny poziom chyba. Rozpierducha. Zabrakło dwóch balonów. Dostrzelę do tamtych? Idealnie. No dobrze. No styk. Ta ściana, zakładam, też się nie liczy za bardzo. Bo ja tam. Z całego licznika. Tutaj ta strzałka. O, bardzo dobrze. No znowu na styk. Strzeliła tam, gdzie powinno, no i bardzo dobrze. A to chyba jeden z trudniejszych poziomów teraz będzie, chociaż wystarczy dobrze strzelić. I powinno zniszczyć te balony po prawej, tak mi się wydaje. Prawie. A co będzie, jak zniszczę te zimowe? Aha! Sprytnie. Bouncy się nazywa poziom. Dlatego takie głupie to jest, bo.
No spoko niby, że można sobie odbić te strzałki. To też się liczy do licznika, zauważcie. Te zimowe balony. Czyli chyba faktycznie trzeba najpierw je zrobić. Tylko jeszcze dobrze by było wymierzyć. O, świetnie. Te balony na górze. Choć tę strzałkę, żeby ona się dobrze odbiła. No i żeby nie stanęła tak w miejscu, tak jak teraz. No pff. O, świetnie. W ogóle odbiła się niby od lodu, a jestem prawie pewny, że jakby nie uderzyła w ten lód. Kurde, tak blisko. Ta strzałka nie może zbyt wysoko właśnie się odbijać. Musi się odbijać nisko. Ale jednocześnie musi mieć wystarczająco dużo mocy, żeby dolecieć tam. O, rety. O. Nie lubię takich rzeczy. A to znaczy, że trzeba jakby strzelić prawie idealnie, żeby w ogóle osiągnąć cel. To jest głupie. O, w ogóle ta strzałka uderzyła w ścianę i nic tam się nie zrobiło. Trochę głupie. Ach, tak blisko. Strzeliłem gdzieś tutaj, na prawo od tego balona, nie? A może spróbować po prostu wymierzyć tam? Trochę za mocno. Jak widać, ściana jednak nie liczy się do balonów. No nie, no powinno się to poodbijać. A teraz z drugiej strony robię głupią rzecz, bo jednocześnie myślę, czy nie chcę wycelować właśnie tam od razu. Czy jednak chcę poodbijać. Spróbuję wycelować. Tylko ta strzałka musi, no, jeszcze trochę dalej polecieć. Jeszcze troszkę dalej, jakby powyżej tego niebieskiego balonu. Świetnie! O to chodziło. 41%, ale kogo to tam obchodzi? Big ball. Ciekawe, ile muszę zniszczyć? Trochę dużo. Coś mi się wydaje, że uderzenie w te zimowe balony może nie być super dobrym pomysłem. No teraz to raczej niemożliwe do zrobienia. Strzelam tak jak snajper. Kurde. Jednego zabrakło. No teraz to zrąbałem. Reset level. Całe szczęście można to dosyć łatwo robić. Kurde, to ja ten poziom w poprzedni to miałem prawie skończony. Przecież wystarczyło. O, ops. Trzy balony, co to bez sens. Wystarczyło, żebym wtedy po zniszczeniu tych balonów tam po prawej zniszczył po prostu te niżej i by było zrobione wszystko. Dobrze, super. Jeden na wskroś i zarąbiście. O kurde, ale to głośne jest. Fajny taki poziom na rozluźnienie znowu. Który przegrałem? Ciekawe. Jak można przegrać taką misję? Znowu. Ale żałośnie się czuję teraz. A ja chyba wiem czemu, bo to po prostu grawitacja działa i te strzałki trochę niżej lecą. Właśnie. Trzeba było wymierzyć nieco wyżej, żeby to sens miało. Ice Bones. Wiem, co trzeba zrobić. Easy. Jak to try again? Daj sobie już spokój z tymi fasolkami, Ron. Co? To jak mam to zrobić niby w sumie? Ale jaja. O!
Kurde, nie, to przecież niemożliwe. Jak? Ta gra chce, żebym to zrobił niby. O, świetnie. Co? Okej, przyjmuję to. Przeszedłem poziom, przeszedłem. Tylko to się liczy. DSL, czyli komórka. Tutaj widzę śmieszny bumerang. Mogłem go sobie odblokować na przykład. Ojej. Widzę, że ten poziom może być ciężki dosyć. Zwłaszcza, że chyba nie do końca wiem, co ja muszę w tym poziomie zrobić. Aha. Okej. Okay. Spoko. Fajnie. Tak myślę. Jednego balona brakuje, daj spokój. Nie. Jak ja to wcześniej zrobiłem? Chcę znowu. Fajnie. Jest. Ha. Nie powinno się tak przechodzić, ale tam. Dla mnie liczy się, żeby po prostu skończyć te wszystkie poziomy, a nie żeby, kurde, się bawić w sprawiedliwe przechodzenie jakichś gier, nie? Zwłaszcza, że to nie jest oszustwo. Gdzie tam oszustwo? Skoro ta gra tak działa, po prostu. Gościu mógł naprawić błędy. Miał na to 13 lat. Na dobrą sprawę. 43, jednak trzeba tu zniszczyć. Słabo. No w ten sposób raczej tego nie zrobię. Jak będę tak niszczył, bez sensu. Jakby to ugryźć. No i jeszcze tak dużo. Kurczę mać. Backwards glance. Ty, to buźka jest w ogóle. Ciekawe. No, nie wiem, czy chciałem tego do końca. Ale może dobrze. Muszę zniszczyć jeszcze 5 balonów. Jak to zrobić? Jak zniszczyć 5 balonów? Może strzelam z tu? No, dobrze. Bo były pod rząd te zimowe i chyba dlatego dałem radę. Ale... wymagający, kurde, poziomek. Danger. Love is in danger. Chyba nie o to chodzi. He. Chyba nie do końca podchodzę do tego poziomu tak, jak powinienem. Ale jak to inaczej? Jak ja to zrobiłem? W sensie... No dobra, teraz to akurat głupio wyszło. Jakby to... Nie mogę wystrzelić w ten zimowy, ale... Kurczę. O, coś takiego chyba trzeba zrobić. O, idealnie. Nawet nie potrzebowałem trzeciej strzałki. Ile jeszcze poziomów? Nawet niedużo. Już 24 minuty. Ej, to spoko, skończmy to w takim razie. Skończmy to w tym i miejmy to z głowy. Zresztą te kolejne poziomy mogą być też ciężkie dosyć. Ops. Chyba wiem, jak to zrobić w miarę. Wystarczy, że... Kurde, gdyby tylko to w tą bombę trafiło. A po co mi ten bumerang tak w sumie? Muszę trafić w bombę. Pięknie. Ale najpierw muszę w tą dolną bombę strzelić. Właśnie, czy przypadkiem bumerang nie może przestrzelić lodu? Kurde.
Muszę pamiętać, że mogę zresetować. Właśnie muszę sprawdzić, czy ten lód przestrzeliwuje, bo to jest ważne dosyć. Teraz to sobie skopałem całkiem poziom. I wygląda to, że i tak bumerang nie przestrzeliwuje tego. Waś bumerangu. Ale ciężkie to jest w sumie. Pokazał swoją moc bumerang, no. No spoko. Przyjmuję. Trafi w bombę? Trafiło. Nie wiem, czy to wyjdzie. Nie do końca. Okej. Ale skupałem to totalnie. Reset. No teraz co naprawdę. Hops. Trafi w te... A, taka szansa była, no. Ten bumerang powinien trafić w ogóle we wszystko. Ale nie trafia. Jest głupio. Czy ja właśnie nacisnąłem reset, kiedy był try again i mi tak zresetowało poziom cały? Świetnie. Nie, no ja muszę trafić w bumerang i bombę. Ten bumerang mógłby mi wszystko zniszczyć, gdybym tylko go dobrze wystrzelił. Tak w sumie. No, prawie. 7 na 11. Naprawdę muszę tutaj zniszczyć wszystkie. Kurde! Traf bombę. No, za wysoko. Pięknie. Trafi. Idealnie. No nie będzie 100%. Ale ważne, że udało się przejść. Ja pierniczę. Ale tu bliski był. A co teraz? Śmieszne rzeczy. Odblokowałem sobie kilka tych strzałek, ale widzę, że to mało co dało. He. No tak. Właściwie najlepiej to by było, jakby ta jedna strzałka załatwiła obie te rzeczy. Bo pewnie w innym wypadku raczej się nie przejdzie to. Boink, boink. No, fajnie ominęło. A może o to chodzi właśnie, żeby tak się odbiło śmiesznie. Nie, no musi trafić w dwie, bo jak nie trafi w dwie, to bez sensu. Można się zawijać dosłownie już. I czemu ja mam tylko jedną strzałkę? A, mam dwie. Ekstra. Porąbało. Porąbało ich. Niby zniszczyłem obie, żeby dostać... Znowu to samo. Jeszcze w dodatku nie zniszczyło wszystkich tych, czyli i tak mi to nie da wygranej. Niech to szla. Jak ta gra w ogóle chce, żebym to przeszedł w ogóle na jej sposób. I żaden inny nie przyjmuje do wiadomości, niestety. Przynajmniej w Blast Tower Defense można trochę się pobawić. Czy mogłoby zniszczyć ten ostatni balon tam po prawej, kurde? To mnie już trochę to drażni. O, świetnie. Elegancko. Na tym poziomie nie dałoby się mieć 100%. Jakby ktoś na tamtym poziomie zrobił 100%, to by było naprawdę wow. Odwieczne pytanie, czy Pac-Man będzie w stanie zniszczyć... Będzie. Jakby to zrobić?
Ile? Za dużo ich muszę zniszczyć, no nie. O kurde. Muszę to jakąś ścieżkę dobrą obrać. Tylko nie wiem jaką. Jakąś, żebym zniszczył kurczę tego Pac-Mana pierwszego. Aha, fajnie. Nie no, ten pierwszy to był najlepszy chyba. Co jak zacząłem od góry, tak mi się wydaje. Nie, łatwy poziom. Oj, kurde, nie. Już tak blisko było. Ale to dlatego, bo chciałem zniszczyć dwa naraz. I coś nie wyszło. No cóż. O, strzałkę mam drugą, fajnie. Wystrzelę ją sobie. Dla zabawy. Jak ja w to trafiałem wcześniej? Już chciałem sterować nim. Cyk, 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 cyk. Ale beznadzieja. Nie no, za dużo ich muszę zniszczyć. To nie jest kurczę łatwe. A ja nigdy w Pac-Mana nie grałem. Żadnego. Dlatego mi to sprawia dodatkową trudność. Nie, tak blisko było. Kurczę pieczone. Za dużo marnuję czasu, nie robiąc nic pożytecznego. Proszę nie wyciągać tego z kontekstu. Nie! Jest! Kurna, ale szczęście! Ech, te Pac-Many głupie. Nie lubię. Coraz potężniejsze te poziomy, trudniejsze. Dobra, całe szczęście ten łatwo poszedł. A co to za dziwny poziom jest w ogóle? Co to jest? Ja chyba muszę odbić stamtąd jeszcze jakoś. Lockdown. To fajny lockdown. Może quarantine jeszcze. Stracenie jednej strzałki to już przegrana. No mniej więcej o to właśnie chodzi. Tak myślę. Tylko fajnie jakby troszeczkę być może bardziej tam w prawo poszło. Du-du-du-du-du-du-du. Ociupinkę. Do przegryw życia normalnie. Jednego balona zabrakło. Okej. Okay. Ja strzeliłem identycznie jak poprzednim razem. Troszkę nie, trochę inaczej strzeliłem. Chociaż to jeszcze balon zniszczyło. To zrobiłem najgłupszą rzecz chyba. Ostatnia szansa, prawdopodobnie. Jest, w końcu. Dobry, miałem pomysł, żeby tak podbijało się śmiesznie. O, to będzie fajna mapa chyba. Reset. Mmm,
Czy one naprawdę nie mogą się odbić tam? Widocznie nie. A spróbuję poniszczyć te kurde zimowe. A nie te zwykłe. Bo więcej ich jest w sumie. Dwa zabrakły, nie szkodzi. Znowu dwa. Teraz trzy. W końcu to wyjdzie. Albo i nie. Wiem, zacznę od tamtych. Bo jakby się fajnie odbiło. O, właśnie w ten sposób. To teraz mam łatwą pracę. Kurde, dwa balony zabrakły. Na pewno o to chodzi. Bo to nie byłoby tak bez sensu całkiem. Znowu dwa. Wow. Jednego. Tak totalnie jeden balon. Nieźle się gra ze mną bawi. Cały czas mi zostawia jednego czy dwa balony do zrobienia. I se graj teraz, tak? No dobra, w końcu. Śmiesznie. No tam nie dałoby się zrobić wszystkiego. 100%. To tak chyba do informacji tylko. Albo do wybijania wyników okazji. O co chodzi w tym w tym poziomie? Znaczy się. W Myriadzie. Nawiasem 41, czyli który już? Trochę więcej z tych poziomów jednak niż myślałem. No dobra. No ale już skończmy to w tym. Cyk. O, nie przybiło się do bomby prosto. Aha. O, Pac-Man. O, zrobiłem ten poziom. Easy. Nawet nie wiedziałem, o co w nim chodzi, ale go zrobiłem i od razu. I fajnie. Tam widzę okazję. Chyba nie o to chodzi. Kurczę, mać. To się nie opłaca w sumie. Tych potrójnych brać. Kurczę. Jak ten poziom zrobić? Porobany. No ta, bo on się nie rozdzieli na trzy. Porobane. Ej, to co? Zamrożone? Ale jaja. 33 to chyba mój rekord w tym poziomie. Kurczę, gdyby tylko mogło się przestrzelić jakoś przez to, ale widzę, że nie za bardzo chcę, niestety. Ciekawe. No i sobie zamroziłem wszystkie potrójne. 18. Jak to zrobić? Trzydzieści cztery. No to może być pierwszy faktycznie taki ciężki poziom. Teraz to ja w sumie nie wiem, co tam się odwaliło. Ale strzeliłem sobie od góry. Może o to chodzi. No, z pewnością. Zablokowałem sobie możliwość wystrzelania większości balniczków. Okej. Okay. Zrąbałem.
Kurczę, co jest z tym poziomem? Chili chips. Dużo mi to nie mówi. Dużo przeszkadzają w ogóle te lodowe balony. Fajnie, jakby można było się ich pozbyć stąd w ogóle całkiem. Okej. Nie, zrąbałem tak bardzo. Strzałka wiary. Niech to, kurczę, dudę świśnie. No chcę ten podwójny strzał. Bo on mi robi czasem fajne. I już nie. Jak to zrobić? Ja się pytam. No tak parę razy sobie postrzelam, no i niby fajnie, nie? Ale już potem nie. Oni sobie żartują chyba tym poziomem normalnie. Mam wrażenie, jakbym cały czas czegoś nie ogarniał. A może jest gdzieś możliwość... Może gdzieś na górze są ukryte rzeczy? Nie. Tylko to, co widzę. Kurczę. Przerąbali z tym poziomem, czy co? Naprawdę nie ma pomysłu. Pierwszy raz. Muszę zniszczyć aż 42 balony, przy czym te potrójne strzały nie dają mi nic. Tak jakby nie wiem. Okej. Trzydzieści siedem. Dwadzieścia dziewięć. O rany, jak ja to żem prawie wygrał. Ale niestety to się zamieniło w lód. Kurczę, a! No teraz to w miarę mam pomysł, jak to zrobić, ale wciąż nie za bardzo. To jest tak, jak ja chcę tego. Wydaje mi się, że muszę się pozbyć tych wszystkich kolorowych balonów z góry, żeby móc potem ponieść sobie te zimowe. I dzięki temu miałbym na styk. Straciłem wszystko chyba w ten sposób. Dobrze. No nie do końca. Powinienem najpierw załatwić sobie... No właśnie trochę tych. O, syk. Teraz w ten sposób. Ojej. Ojej. Ale ty, no prawie to zrobiłem niby. Więc może już jest blisko rozwiązanie. Nie, tak mało. Czy ja zniszczyłem tam zimowy balon? Kurde, tak. Ojej. Trochę nie do końca to. Zostały dwa balony. Chyba się tego już nie uda.
Jeden. Jeden. Kurde, mać. To ja chcę rozwalić tutaj od razu jak najwięcej w takim razie. O! Trochę zrąbałem. No, zrąbałem teraz już całkiem. Dobra, i teraz spróbuję. Najpierw środek. Ja nie dam rady przestrzelić tam. Paru balonów. No i trzy balony. Daj ta spokój. Jest! W końcu, ja pierdzielę. Ech, jaki to porąbany w ogóle poziom. Chyba więc tu trzeba. D in the D. Ciekawe. A fajnie jakbym... Hipotetycznie. Czy może to się odbić od tych zamrożonych? O, elegancko. Gdyby zniszczyło tamte balony też, to by było spoko dosyć. Ojej, jak zrąbałem, a już tak blisko było. Dobra, reset. No dobra, no fajnie jakby tam się odbiło. Co teraz się stało z strzałką, to ja nie wiem. Dobra, odbij się tam. Kurde, no nie do końca o to chodziło. Czemu to się w ogóle zatrzymuje jak jakieś porąbane gówieneczko w jednym miejscu? Tak blisko, tak daleko. Czy może to się nie zatrzymywać w ogóle tak bez sensu? Tak będzie lepiej. Ups. Dobra. Nie, no daj spokój, naprawdę. Jednego balona. Tak blisko. I wygląda na to, że muszę jedną strzałeczką zniszczyć wszystkie te balony. Bo inaczej chyba nie dam rady tego przejść. A może? Kurde. O, straciłem niestety szansę jedną. Jednego balonu. A teraz z kolei mam niby, że brakuje mi jednego. Haha, fajnie. Kurde. Ta gra mnie chyba chce bardzo wkurzyć. Serio. Jeden raz chociaż coś dobrego zrobię. I się wszystko wali. Dlaczego teraz tam nie doszły wszystkie? To jest ośmieszające. Jeszcze się odbije w ogóle od jakiegoś nie wiadomo czego. Cyk, cyk. Za wolno. No teraz to tam wątpię, żebym coś cokolwiek zrobił. No teraz to nie zniszczyłem nawet jednego ostatniego. Jest, w końcu no. W końcu się odbiła w te balony, co chciałem. Ta głupia jedna strzałeczka. No i o co chodzi? Showtime. Okej, a teraz z prawej strony. Strzeliłem sobie w łeb. Co?
Ciekawe. Ej, nie zrobiłem, nie udało się. Jakby to, kurde, zrobić, to śmieszne. Panie, jakby ta strzałka mogła się odbić. Nie może się odbić, żeby przecież zniszczyć wszystkie te naraz. To nie jest zgodne z fizyką jakąkolwiek. Nie wiem, gdzie ja to rzuciłem, nie pytajcie. Okej. Mam pewną strategię. Nie, tak blisko było. Co ja robię? Czemu to się nie odbija tam w prawą stronę? Ale dziwne. Słabo czy co? Ej, a może gdyby tak zrobić? Nie, nie. To nie o to chodzi. Ups. Ale śmieszny poziom, haha, wszystko się odbija. Ale nie dokładnie tam, gdzie chcę. To jest takie śmieszne po prostu. Ops. O. Czy mogłoby to się w prawą stronę tam odbić? No tak. Bo oczywiście z prawej strony czasem ta strzałka leci. Tamtą drugą stronę, a z drugiej strony nie. Chyba wiem czemu. Jednak trzeba to zniszczyć w kilka naraz. Wiem dlaczego, ponieważ ta małpka strzela tą strzałką z trochę innego miejsca. W sensie nie strzela idealnie od środka. I dlatego tak jest śmiesznie. Jak ja mam tutaj zniszczyć aż 42 balony? Porąbało tą gierę. Czekajcie moment. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Trzy razy sześć, 18. Osiem. Nie, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć razy cztery. Po co ja to przeliczę drugi raz? 24. 24 plus 24 to jest 48. 48 balonów to jest łącznie. A ja nie jestem w stanie zniszczyć 30 nawet. Niby nie fajnie. Kurczę, muszę sobie obczaić jakieś miejsce, w którym mógłbym przycelować. Czyli gdzieś tam. No kurczę, odbij się tam. Odbij się na dół. Nie. Co jest grane w ogóle? Do tego poziomu to ja chyba jednak nie doszedłem, coś mi się wydaje. Nie pamiętam, żebym te kilka lat temu musiał się tak męczyć przy prostej gierce. Ojej, tak blisko. Nie no, to jest losowość totalna ta gra normalnie. Ta mapka, ten level. Okej.
Jak to try again? Jak zwykle wydaje mi się, jakby wszystko już mieć. Jakby wszystko już miał. Jeszcze dwie strzałki i oczywiście nie. Te poziomy już zaczynają być nie na kurde umiejętności jakiekolwiek, tylko na po prostu czyste szczęście. Nie wiem, jak to wcześniej wystrzeliłem, że mogłem przestrzelić tam wszystkie naraz. Odbija się cały czas tak samo. Cały czas tak samo się odbija. Ciekawe. Halo, co to ma być? Chyba w miarę wiem, jak to zrobić, żeby ta strzałka trochę dalej dolatywała. Okej. Jeśli dwa. Ej, skoro jest 30, skoro. Aj, aj. Takie trudne logiczne gry to chyba jeszcze nie grałem. Tak szczerze mówiąc. Trochę się bałem tej gry, ale nie spodziewałem się, że może być w pewnej chwili aż tak wymagająca. Śmieszne dosyć. Świetnie. Nie ma to jak zmarnować wszystkie strzałki. Trochę zrąbali, że ustawili te głupie żelastwa. Bo przez to trudno w ogóle przestrzelić. No jak to? Ej! Czemu strzeliłem w praktycznie ten sam sposób i się nie chciało dostrzelić tam? Aj, aj, aj. Try again. Zawsze jak już jestem tak blisko przejścia, to musi mnie ta gra. Zepsuć mi życia. Śmieszne. No dobra, takie strzelanie na oślep to jednak jest bez sensu. Trzeba spróbować to zrobić tak na spokojnie w miarę. No i niby tam mam ostatnią strzałę i oczywiście mi gra nie pozwala z niej skorzystać. Bardzo dziwne. Zbugowane czy co? Czyli 33, nowy rekord. No bo to jest nawet niemożliwe, żeby w ogóle przestrzelić tak idealnie przez te kolczatki. Chyba, że ja nie znam sposobu dobrego na to i po prostu odwalam jakieś dziwne rzeczy. No i mam jeszcze jedną strzałkę. No i teraz mogę z niej skorzystać, ciekawe. No teraz nie mogę wstrzelić, bo głupie żelastwo.
które wszystko blokuje. Do cholery. Jak ja to na w ogóle... No, w końcu coś poszło. A teraz prawie z tego nic nie mam. Jak to? Ta jaja była ta gra robiona. Kurde, 37, tak blisko. Zawsze się musi na tym żelastwie zatrzymać pieniczona strzałeczka. Muszę strzelać z najmniejszą możliwą siłą. Wtedy coś tam to daje więcej. No nie. Zapomniałem, że z tej strony strzela się z najmniejszą. Jest! W końcu! W końcu, w końcu! Dobra, kolejny poziom. Okej. Okay. Not so hot. Ciekawe. A to z kolei jest to... To odbijaczka. Wydaje mi się, że ten Pac-Man... To mi się bardziej przyda, żeby... się pozbyć trochę tych ścian, nie? Tylko nie wiem, jak w niego wycelować. Za bardzo. Gdzieś na poziomie tutaj, nie? Jak ja w ogóle wcześniej wystrzeliłem w tego Pac-Mana, to nie wiem. Teraz nie dolatują nigdzie dalej te strzałki. Z jakiegoś powodu. Ojo, tak blisko. Większa siła. Piętnaście. Większa siła. No kurde. Czyżby mi kursor zlatywał z miejsca? Nie wiem. Dobra, z całej siły. No troszeczkę to mi nie pomogło. Pac-Man. O ja już ku. Fajnie jakby Pac-Man mógł się przelatywać przez te srebrne rzeczy. Srebrne bloczki, żelazne. Mógłby to zrobić samym Pac-Manem. Ale musiałbym właśnie odpowiednio wystrzelić się. Na pewno nie tak. To wyglądało, jakbym chciał się pozbywać po prostu po kolei tych. Mógłby niszczyć ten Pac-Man po trochę więcej. Jest tylko... O, świetnie. Jeden balonik. To można wygrać z tym Pac-Manem, jestem przekonany. Tylko muszę w niego odpowiednio trafić po prostu. I może zacznę od dołu? Sam nie wiem. No, o to chodziło, kurczę.
Właśnie o to chodziło, żeby zniszczył dwa na raz. Świetnie. Not so hot, faktycznie. Uszy. Śmieszna nazwa poziomu. O kurna, to ma już ponad godzinę, najdłuższa flaszówka do tej pory. Uch. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. No, ale tak wyszło. Try again. To jest w miarę proste. Tylko trzeba dobrze wycelować. Tak mi się wydaje. Trzeba naprawdę dobrze wycelować. Nie takie trudne, a teraz będę, kurczę, nie wiem ile to przychodził nawet. Dwa, ale to tylko 25 balonów, no. Ha. I tylko jeden balon, tylko zniszczony. 17. 21. Coraz bliżej. Znowu 19. Najlepiej jakby ten pierwszy balon przestrzelił na wylot. To. No prawie. Coś jednak trzeba inaczej to zrobić. Może nie w ten sposób. No nie za bardzo. Fajnie jakby można było mieć tu jakiegoś buga na nieskończoność strzału. Nie, dobra, jest taki tryb oczywiście. Jeszcze tylko 5 balonów. Nie, jak można, mogłem zrąbać to tak mocno. To już było praktycznie ukończona ta gra. Ten poziom. 22. Kurde, to jest tak kluczowe, żeby nie zrąbać. I zrąbałem oczywiście. No fajnie jakby mogło właśnie to tak fajnie przestrzelić, ale widzę, że nie zawsze to chcę. 19. Przestrzeli tam, gdzie chce? Nie. 14 na 25. Gorzej niż za pierwszym razem. Te ostatnie poziomy to w ogóle naprawdę, naprawdę. Narąbane. W głowie twórcy mieli. Zaraz się okaże, że to będzie miało więcej minut niż najdłuższy long play u mnie. 18. Dwadzieścia trzy. Czekaj. Oj. 23. Tak blisko. Jakbym mógł to przestrzelić. Żeby to tak weszło tam. O, świetnie. Nie wiem, co teraz się stało. Chyba z kolei nie wycelowałem dobrze tamtym, bo z tamtą strzałką. O! Kurczę, jak jedną źle wyceluję, to druga też już poleci. Nie do końca dobrze. Jeszcze tylko ile balonów? Jeżeli dobrze liczę, to 3. Jest! Ta jedna strzałka była bardzo ważna, więc się cieszę, że nie zepsułem jej. Bloons of Damocles. Bloon of Damocles.
Mogę to tak śmiesznie odbić? Żeby się odbiło. A no teraz to tak trochę średnio. Co? Zniszczyło jeszcze tam zielonkę? Chyba nie o to chodziło, ups. Powątpiewam, czy uda mi się to teraz przejść, no właśnie. Musiałem spróbować, przepraszam. Niech to się trafi w ogóle. Of, to głupie. Kurczę. No bo to musi trafić, wydaje mi się, że w to. No ale z kolei ta strzałka nie chce się za bardzo odbić od tego, nie wiem czemu. A może teraz? Prawie? Chyba jednak nie wyjdzie to. Kurczę. Rozumiem, że muszę zniszczyć parę tych balonów najwyższych. Ale nie wszystkie. Aha. Czyli... O rany. To trochę głupie. Jest! I to na styk 58. Jak ja się cieszę, że to wyszło. Fajny Pac-Man! Co? Aha. Okej. Okay. To nie było wymagające bardzo. The Matrix. Ciekawe. Że niby się przemieszczała ta rzecz. Nie wiem. Wrong side. Hem. No jakby się ta strzałka tam poodbijała w te strzałki, to by było w sumie najlepiej. Teraz to nieźle zrobiłem. Reset. A może mógłbym wystrzelić się w tą stronę? Tak, muszę to wyjść. Pięknie. I teraz jeszcze tylko trzy balony. Dobrze. Nie wiem, czy tak to trzeba było, ale widać, że wyszło. Wow! Ale zlogowało całą grę. Ulala. Co za dźwięk. Gra ukończona. Gratulacje. Dziękuję za granie balony. To chyba jednak pierwszy raz, kiedy przyszedłem tę grę, nie? Dobra, może wyjdę do menu głównego. A, już nie muszę. Dobra. Zajęło mi to godzinę i 13 minut. Lepiej niż jak u kuzynki, gdzie doszedłem do może 40 poziomu w 2 godziny. Chociaż żałuję, że zajęło mi to aż tak długo w sumie. Momentami były takie poziomy, które można było jednak zrobić nieco szybciej. Ale i tak jestem zadowolony, że tą grę przeszedłem i mam nadzieję, że wam się podobało. Że nie czujecie, że zmarnowaliście czas oglądając całość. I że będziecie oglądać kolejne odcinki i spodobają ci się tak bardzo jak ten, a może jeszcze bardziej. Na razie.